Witajcie, tutaj znowu Nocny Informator, a to już 9 odcinek z serii Czas na gumianą creepypastę Fanmade. I powoli zbliżamy się do końca krótkich historii, jej! Dobija mnie, dlaczego jest tak dużo zabójczych plików. Teraz mam chyba same zabójcze pliki. Ból. Ale zacznijmy od pierwszej historii. Scarywindows.exe. Zawsze zastanawiało mnie, jak to jest żyć w internetowym świecie. Nie ma czegoś takiego. Nudziły mnie w ciągłe wypady, a to do Maca, kiedy indziej na pizzę, albo po prostu na dwór. Chopie, to jest przyjemność. Wyciągałem starego laptopa z szafy i zacząłem się rejestrować, logować, szukać fajnych gier. W kilku dniach nie mogłam wytrzymać. Laptop działał powoli, ciągle się zacinał, nic nie chciało na nim działać. Błagała mamę o nowy, jednak ona uważa, że skoro tyle bez niego wytrzymałam, dam radę teraz. A jak nie, to go sprzedaj, kupi coś do domu. Byłam wściekła. Już sama nie wiem, czy na mamę, czy na ładującego się już pół godziny Outlasta. Bo wychodziłam z gier i już miałem wyłączyć laptopa, gdy nagle pojawiła się reklama. Chwila, ty idiotko, masz włączone kilka gier naraz? Nic dziwnego, że ci się zacina i spowalnia. Masz już dość ciągle zacinającego się komputera? Tego, że nic na nim nie działa? To już przeszłość. Z naszą wersją Windowsa nic nigdy się nie zatnie. Oprogramowanie same w sobie nie ma do tego... Słuchaj, oprogramowanie nie zwiększy przepustowości twojego komputera. Wszystko będzie działać, a my mamy kilka dodatkowych programów i motywów, które cię zachwycą. Dalej, klikaj i pobieraj. Link new... windowsexe.download.com. Co miałem innego zrobić, niż ściągnąć ten plik? Najwyżej potem sprzedam tego grata. A czy nie zdziwiło cię to, że akurat w tym momencie, w którym narzekałaś na starego laptopa, pojawiła ci się ta reklama? Bo mnie to by na pewno zdziwiło. Weszłam w link, kliknęłam pobierz i czekałam. O dziwo, plik sam się zainstalował. Kazali mi wybrać motyw. Dziwne, ale kiedy dostałam, był... Ale jedynym dostępnym był Scary Windows. Wybranie motywu nie jest dziwne. No cóż, i tak uwielbiam takie klimaty. Oczywiście. Oczywiście, wszystko działo i nic się nie zacinało. Byłam bardzo szczęśliwa. Jak nowe oprogramowanie mogło magicznie poprawić twojego laptopa? W sensie wydajność twojego laptopa. To tak nie działa. Pewnej nocy z nudów postanowiłam wejść w dodatkowe aplikacje. Była tam jedna gra. Włączyłam ją i zacząłem grać. Legała na sterowaniu słodką dziewczynką, która w nocy zabijała i torturowała ludzi. Zakochałem się w niej. To się z nią ożeń. Kiedy nabrałam wprawy, zlogowałem się na multiplayer. Losowało mi przeciwniczkę. Wtedy ekran zaczął zmieniać kolory. Lała się z niego krew. Z monitora? Czy tylko w grze? A ja dziwnie się czułam. Coś przejmowało nade mną kontrolę. Nie mogłam się ruszyć. Myśleć. Czegokolwiek zrobić, mogłam tylko patrzeć na to, co robi moje ciało. Z tego, co widziałam, wzięłam nóż i wyszłam z domu. Poszłam do jakiejś dziewczyny, zadźgałam ją nożem i wyszłam. Kiedy usiadłam znowu przy laptopie, wszystko wróciło do normy. Na ekranie widniał napis Winner. Wow, stała się postacią z gry, gratuluję. Nie mogłam ciągnąć się od tej gry. Chodziłam do ludzi w nocy i zabijałam ich na różne sposoby. Raz nożem, raz tłuszczkiem do mięsa, innym razem wyrywałam kości, głodziłam, paliłam, topiłam, biłam, a potem wszystko wracało do normy. Że też policja się jeszcze tobą nie zainteresowała. No ale w sumie zapomniałem. Przecież to gówniana creepypasta, to nie ma czegoś takiego jak policja. A nawet jeśli jest, to są tak niekompetentnymi idiotami, że to po prostu wstyd ich nazywać policją. Czułam się źle, okropnie. Ale kiedy próbowałem się wylogować z tej gry, ktoś przykładał mi nóż do gardła i groził. Magicznie się teleportował za ciebie? Wieści o tragicznych zabójstwach rozchodziły się szybko, jednak nikt nigdy nie zauważył zabójcy. Chciałam, żeby to się skończyło, ale kiedy przychodziła noc, nie umiałam nad sobą zapanować. Wymówki, wymówki, wymówki. Pewnej nocy jednak nic nie zrobiłam, a miałam niby wziąć udział w finale. Bo to teraz ty będziesz zabijana. Usłyszałam nagle kroki. Ktoś wszedł do mojego pokoju. Ekran zalał się krwią i pisał na nim: Game over, baby! To jest tak głupie,
Aż śmieszne. Nagle poczułam, że ktoś wbija mi nóż w plecy. Resztkami sił usłyszałam. Jakie głupie te dzisiejsze dzieciaczki. Wystarczą odpowiednie słowa i jeden demon, aby was opętać i wykorzystać. Tak, wystarczy jeden demon, żeby kogoś opętać. Chyba, że ty kontrolujesz tego demona teraz. Nie ma sensu. Dziękuję za czytanie. To moja pierwsza historia. Mam nadzieję, że nie jest zła. Powiem tak, nie jest najgorsza ze wszystkich. Nie ma przynajmniej błędów. No jest brak logiki w tym, że oprogramowanie ma polepszyć działanie kompa. Same oprogramowanie magicznie ci go nie naprawi. No i kolejny fakt jest taki, że no, główna bohaterka została opętana przez demona. Ło, jakie to straszne. Zabijała ludzi, nikt jej nie był w stanie złapać. A na końcu sama zginęła. I ta historia jest napisana w zagrobu. Znowu. Chcę się pozbyć już tych zabójczych plików, ale przeczytajmy coś dla odmiany. Laura the Killer. Laura siedziała przy swoim nowym biurku, próbując rozwiązać zadanie z matematyki. Tak, to jest koszmar. Wiem. Zawsze była wesołą, przyjacielską i marzycielską dziewczyną. Realistką. Właśnie sobie zaprzeczyłaś. Jeśli jest marzycielska, to raczej nie jest realistką. Lecz wszystko zmieniło się, gdy jej rodzice zginęli w wypadku. Oczywiście. Przez miesiąc nie wychodziła z pokoju, no chyba, że po jedzenie, picie i do WC. Nikim nie rozmawiała. Widać, że jest żałosną podróbką, ponieważ prawdziwy główny bohater gównianej creepypasty nauczyłby się magicznie pozbywać takich przyziemnych potrzeb jak jedzenie, picie czy załatwianie się. Z nikim nie rozmawiała, zawaliła szkołę, miała depresję, a to wszystko przez jedną niewinną osobę. Jeśli jest niewinna, to nie może być winna jej depresji. Laura, wiem, że jest ci przykro, ale nie możesz nie chodzić do szkoły, powiedziała Ann, ciocia Laury, siadając na jej łóżku. Wiesz, co ja przeżywam? Moi rodzice, najlepsza przyjaciółka i Nacia zginęli. Nie mieli zginąć tylko jej rodzice? A jeszcze mam iść do szkoły, do tych wszystkich ludzi, którzy będą mnie wypytywać o byle gówno? Przepraszam, ale nie. Laura znów zaczęła płakać. Była załamana utratą bliskich. Laura, jeśli nie pójdziesz do szkoły, to mogą cię z niej wywalić. A to już jej nie... To już jej nie wywalili? Wszyscy rozumiemy twoją sytuację, ale... Pójdę! Zadowolona? Brunetka wyszła po schodach. Ubrała buty i kurtkę oraz plecak. Poczekaj, idziesz w piżamie? Tak? Laura otworzyła drzwi i pobiegła do szkoły. Widać, że ktoś dostał pierdolca. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie, powiedziała dziewczyna. Nic nie szkodzi, siadaj, powiedziała nauczycielka od polskiego i zapisała coś na tablicy. Ej, Laura! Może raczej Laurka? Chłopcy śmiali się z Laury. Co to jest za żałosny tekst? O, Laura, w piżamie? Zaśmiała się Maryka. Ojeju, Laureczka przyszła do szkółki, jak to? Zamknijcie mordy, hu, gwiazdka, gwiazdka, wykrzykniki trzy! Krzyknęła i wstała Laura. Nie mam zamiaru siedzieć w tym gównie 9 godzin, tym bardziej z tymi zjebami. A teraz nie ma cenzury. Wow, Larka, pohamuj się, powiedział Aiden. Ha, ha, Laura, co to za wybuch złości? Dziewczyna jakby nigdy nic wyszła ze szkoły. Chwilę tak stała, aż w końcu poszła do sklepu ogrodniczego. Kurna Sonic. Dzień dobry, mogę pożyczyć nóż? Potrzebuję na przyrodę. Dobra, ale nic sobie nie zrób. Sprzedawca podał mały nóż w Laurze. Do widzenia. Coś takiego nigdy by się nie wydarzyło. Hej, Mariczka. Laurka? Co ty? Laura wbiła nóż w brzuch Maryki, następnie kopnęła ją w głowę kilka razy. Ciociu, a co by było, gdybym umarła? Laura czuła się znacznie lepiej. Nie płakała tyle, chodziła do szkoły i była radosna. Nawet bardzo. Wow, nagły przeskok w czasie. Szkoda, że nie było nic o tym wspomniane. Co to za pytanie? Nie wiem nawet, co bym bez ciebie zrobiła. Och, ciociu, naprawdę? A jakbyś ty umarła, to ja bym się cieszyła. Laura zachichotała. 12.07.1978. Dobrze, że teraz dopiero dowiadujemy się o roku. Na ulicy Wilczej o godzinie 16.33 znaleziono zmasakrowane ciało młodej kobiety.
Majka. Wiadomo, że miała 33 lata i pracowała w księgarni. Szkoda, że jej imię to teraz Maja, a wcześniej nazywała się Ann. Och, ciociu, no niczego się nie nadawałaś. A to szkoda, bo może trochę dłużej byś... Jakie znów skurwiele do mnie? Hej, kim ty jesteś? Mordercą. Chyba se kpisz. Mów do mnie, Andy. Andy wyciągnął nóż z kieszeni. Ach, ten Andy. Teraz mi wierzysz? Chłopak przycisnął Laurę do ściany. Ej, nie podrywaj jej tak. Ej, zostaw mnie! Teraz mi wierzysz? Tak, puszczaj! Andy schował nóż. Dobra, czego chcesz? Pracować z tobą. Główna bohaterka to każda bohaterka z historii z The Killer w nazwie, jest nielubiana w szkole, ma depresję, lub inne problemy psychiczne, staje się radosna po tym, jak zaczyna zabijać, zabija swoją rodzinę i tutaj w tym przypadku zdobyła jakiegoś partnera z dupy. Ciekawe, jak on się o niej dowiedział. I jakim cudem ten ogrodnik tak po prostu dał jej nóż? A, moja głowa. YouDied.exe. Witajcie, dzisiaj powiem wam moją historię. Dzisiaj przeglądam strony internetowe, ściągam gry i programy do urządzenia. Przeglądając programy innego typu gry i społecznościówki, znalazłem grę YouDied.exe. Tak, owszem, wiem, co to znaczy, ale bardzo lubię takie straszne gry. A więc klikam pobierz i czekam. Czekam. No już można czekać. Już z półtorej godziny czekam. Jeszcze chwilę czekałam, aż wreszcie się doczekałam. Powtórzenia, powtórzenia. Na głównym ekranie znajdował się człowiek, wisielec. Na drugiej stronie zaś znajdowała się twarz z wydłubanymi oczami. Na trzeciej stronie komputer z tapetą, na której były flaki. Prawie zwymiotowałam na lapka, włączyłam start. Moim oczom ukazała się postać, której trzeba było pomóc się ciąć żyletką. Okej, to mam za sobą. Numer 2, trzeba policzyć szubienicę na planszy. Było średnio. Numer 3. Trzeba nacisnąć na 8 guzików. W tym momencie, jak będziemy klikać, ma nam się włączyć film z kanibalem jedzącym swoje flaki. Cofnęło mi się i polało się na bluzę. Chciałam nie naciskać, ale musiałam dokończyć level. A nie lepiej najpierw się przebrać? Obrzydlistwo. Numer 4. Musiałam przerysować obrazek wisielca z prawej strony. Wow, to jakiś creepy łamigłówki dla dzieci. Było łatwe, ale nagle wyskoczył jumpscare na cały ekran. Jakoś przeżyłam. Wow, żebyś nie dostała zawału. Obyś dostała zawału. Mielibyśmy to już z głowy. Naprawdę. Numer 5. Trzeba obrysować zdjęcie wokół. Może wydawać się proste, ale zdjęcie obracało się dookoła. To musi być równe. Okej, to też przeszłam. Zdjęcie to był gościu z flakami stojącymi mu z brzucha. Łe. Numer 6 z 10. O, teraz się dowiadujemy, ile jest maksymalnie. Najpierw leciała przerażająca muzyka, której nie dało się wyłączyć. Ale głośniki już tak. Prawie uszy mi pękły. A, czyli Justin Bieber. Nagle włączył się filmik. Taki był creepy. Przeszłam jakoś. Numer 7. Ale w takim razie, jaki tam był cel? Numer 7. Muszę wykorzystać czas, w którym goni mnie Mary, żeby się nacinać. Miałam czas 59 na 69, ale miałam za to 46 nacięć i podczas tego, jak miałam 40, wyskoczyła mi Mary na cały ekran. Numer 8. Tym razem puzzle. Gdy ułożyłam pierwszą rundę, wyskoczył jumpscare. Na drugie cały ekran się rozlał i rozlała się krew. A może to był ketchup? Numer 9. Ostatni oczywiście dla was. Gra nie jest straszna, ale to było dopiero przed strach tego, co było dalej. A więc musiałam kliknąć na części ciała ludzkiego i wrzucać je do zupy. Zrobiłem zupę, wyszła mi wyborowo. Ugotowałem kości, dodałem kostkę rosołową. Dorzuciłem grzyby, ryby i łój. Zrobiłem zupę, wyszła dobra w chuj. Włączyła się nagle straszna muzyka. Gotowałam. Ostatni level. Piekło. Wow. Numer 10. Włączyłam. Grałam. Pojawiła się nagle duża głowa. Krew lała się jak oszalała. Słyszałem w tle wiersz. Znaczy słowa. Powtarzające się co chwilę. Welcome you to hell. Hell you home. You evil.
Pierwsze to można jakoś w miarę logicznie przetłumaczyć, jest jeszcze w miarę logiczne. Welcome you to hell. To hell you home. Piekło ty dom. Ty zły. Gra włączyła się trzeci raz. Ktoś się pojawił na ekranie z wydłubanymi oczkami. Miałam zostać diabłem w piekle i zabijać ludzi. Rządzić światem. Przegrałem, a chwilę potem serce przestało mi bić. You are dead. Not big surprise. W piekle zabijać ludzi. Rządzić światem. Przegrałem, a chwilę potem serce przestało mi bić. Tak, kolejna historia z zagrobu. I kolejna historia... Widać, dobry internet mają w tym piekle. Nie podoba mi się układ, to, że numery są byle jak powrzucane. Nie są w ogóle wyróżnione. Nie jest powiedziane, co się właściwie stało w... Jakie zadanie było w numerze szóstym, nie żeby mnie to jakoś interesowało, ale dla dobra historii lepiej takie wiadomości umieszczać. Błędy, dużo zdań, które właściwie są tylko z jednym słowem, z kropką. No tak, powtórzenia. I w sumie początek jest taki zapisany bezsensownie. dnotf.exe. Pewnie słyszałeś wiele creepypast na temat tych plików, które są śmiertelne. Wiele już przeczytałem. Pewnie się bałeś, że będą na twoim komputerze. Nie bałem się, bo nie ma czego. Robiłeś wszystko, żeby tych świństw nie było na twoim urządzeniu. Tak, jeśli chodzi o wirusy, to nie mam zamiaru pozwolić na to, by dostały się na mój komputer. Cały czar pryska, gdy okazuje się, iż była to marna historyjka. Od początku wiedziałem, że to jest marna historyjka, której fabuły nawet fizjologom się nie śniło. Z tym się zgodzę. Te całe smile.doc czy sony.exe były jedną wielką ściemą. No shit, Sherlock. Na twoje cholerne szczęście. Lecz ktoś naprawdę może zrobić coś, przez co już nigdy nie zasiądziesz za wygodnym fotelem. Przy okazałym ekranie grając swojego ulubionego Counter-Strike'a. Nie lubię grać w Counter-Strike'a, bo to nie jest gra dla mnie. Po prostu nie przepadam. Zresztą nie siedzę w żadnym wygodnym fotelu, bo siedzę na taborecie. Nie ma u mnie czegoś takiego jak luksus siedzenia w wygodnym fotelu. Historia oparta na faktach. Gwiazdka. dnotf.exe. Przed przeczytaniem zapoznaj się z definicją słowa creepypasta, bądź skonsultuj się z kolegą lub nauczycielką od angielskiego, gdyż historia niewłaściwie zrozumiała może zagrozić twojemu życiu lub zdrowiu. Gówniana historia może zaszkodzić zdrowiu, nieważne czy jest zrozumiała czy nie. Przykładem jest PG, który po prostu został psychicznie wyczerpany przez te gówna. Dostałem nowy komputer. Według taty był on do gier. Z racji, że kupił go u znajomego mi fachowca w dziedzinie informatyki, zaufałem mu i postawiłem mojego potwora na biurku. Żeby cię ten potwór nie zeżarł w nocy. Wszystko się pięknie włączyło. Windows przez ły 10 Service Pack. Po prostu pack. Jeden, świetnie. Zostawię tata, kupił grę, o której zawsze marzyłem. Przez GJETA5. Ja pierdolę, co? Windows przez ły. GTA5 zainstalowano pomyślnie, zacząłem grać. Wziąłem parę misji, fajnie się grało, aż nagle gra się włączyła. Bo ten Windows potrzebuje jakiejś aktualizacji. Modliłem się, aby dużo nie ważyło. Uf, pomyślałem. 1,28 MB. Obrałem, zainstalowałem, kiedy włączyłem kompa na pulpicie. Nic nie było, tylko jakiś plik bez obrazu, ikony. Bez ikony po prostu. Nazywał się dnotf.exe. Chciałem to odszyfrować, pomyślałem prostą frazę. Do not open this file.exe. A dlaczego to dobrze piszesz, a GTA i Windows kuźwa spłuszczyłeś? Chciałem to usunąć, lecz niechcący palcem nacisnąłem. Nie chwaliłeś się, że masz dotykowy ekran. Otworzyła się jakaś gierka, wyglądała bardzo sympatycznie. Nazywała się Those Neo Open the Fire. Aha. dnotf.exe. Nacisnąłem start. Był tam napis 57A892C 57A892C 97271BC.ASDJ.
Bez myślenia nacisnąłem ten save, a gra się wyłączyła. Tiku też nie było. Poszedłem się napić, a w lustrze był ktoś. Była tam głowa kogoś. Był to ktoś brzydki i wstrętny. Wskoczyłem. On wyszedł z tego lustra i mnie dźgnął w ramię i zniknął. Jedyne co zobaczyłem to zwłoki moich rodziców. Audycja nie zawierała lokowania produktu. No właśnie zawierała GTA i Windowsa, hehe. To, że z błędem zapisałeś, nie oznacza, że nie ma lokowania. I to jest bez sensu, kurna jakaś... Jakiś plik się nagle pojawia, odpalasz go, włączasz save'a, wyłącza się. Jakaś pojawia się jakiś typo w twoim uszu, wyskakuje, robi tylko takie dźgu i znika. A twoi rodzice nie żyją. To chyba podsumowuje całą historię. Najmniej jedna historia z listy mniej. Your last game.exe. Pewnego zwykłego wieczoru Monika, 17-letnia dziewczyna, siedziała przed swoim laptopem. Monika! Usłyszała głos mamy z domu. Co powiesz na wyjście do restauracji? Nie jestem głodna, powiedziała. Dobrze, my z tatą idziemy. Wrócimy za godzinę. Rodzice wyszli, była 20. Dziewczyna pomyślała, że poszuka jakiegoś horroru. To była idealna okazja, ponieważ była zima, więc o 16 godzinie można było już z łatwością powiedzieć, że jest już noc. Poza tym była sama w domu, a uwielbiała się bać. Przeglądając internet, trafiła na plik o nazwie yourlastgame.exe. Nigdy o niej nie słyszała, a gdy szukała recenzji z tej gry, nic nie znalazła. Ponieważ ten plik nie istnieje. Supraśl. Pomyślała, że jest nowa, więc ją pobrała. Gdy nacisnęła przycisk download, wyrzuciło ją do pulpitu, a na środku była już gra. No to nieźle, szybko się pobiera i automatycznie instaluje. Technologia. Wystarczyło wejść w plik i już się grało. Tak, tak działają gry. Ikona przedstawia czarny kwadrat, z którego spływała krew. Bez zastanowienia kliknęła i nacisnęła przycisk play. Grafika była bardzo realistyczna. Gdyby była tak realistyczna, to nie zainstalowałaby się od razu. No chyba, że jakieś demoniczne moce wzmocniły twój internet na ten czas. Gra zaczęła się w szarym, ciemnym pokoju. Na jego przeciwległym końcu było widać dwa stoły. Pewno czerwony i niebieski. Wybierz jeden. Gdy podeszła do nich, stwierdziła, że leżą na nich jej rodzice. Spojrzała na zegar, była północ. Rodzice przecież powinni już dawno wrócić. Nagle postać zaczęła sama torturować jej rodziców. Nic nie mogła zrobić, tylko się patrzeć. Mogła coś zrobić, na przykład wyłączyć grę, włączyć komputer, odłączyć go od prądu, użyć Alt+F4, użyć Ctrl+Shift+Escape albo Ctrl+Alt+Delete. Mogła także rozpierdzielić komputer w drobny mak. Tyle opcji. Najpierw postać wzięła obcęgi i wyrwała paznokcie jej mamie. Monika, nie rób tego, błagała jej matka. Nagle awatar odezwał się głosem Moniki. Boli? Nie martw się, mamusiu, za chwilę obetniemy dłonie i będą bolały cię palce, a potem obetniemy przedramiona, żeby nie bolały cię dłonie, a na końcu całe ręce, żebyś mogła cierpieć, mówiła, przemieniając słowa w czyn. Spojrzała się w grze na czarną postać obok siebie, ona tylko patrzyła z uśmiechem. Potem wirtualna Monika wydłubała swojej mamie oczy i włożyła je z powrotem, wcześniej obtaczając je w soli. Ona prawdopodobnie wykrwawiła się już przez odcięcie dłoni, potem przedramion i całych rąk, w sensie ramion. Prawdziwa Monika patrzała w przerażeniu, jak jej mama umiera w agonii. Awatar zrobił kilkanaście głębokich nacięć na całym ciele. W końcu powiedział z szyderczym uśmieszkiem. Teraz pora na kochanego tatusia. Prawdziwa Monika zemdlała. Się obudziła, miała ochotę się zabić. Wiedziała, że w kuchni jest bardzo ostry scyzoryk. A nie lepiej użyć tego noża kuchennego? Jeśli masz już popełnić sepuku, to chociaż zrób to poprawnie i użyj noża. Poszła po niego i zaczęła się ciąć. Krew lała się, w ostatnim momencie skurzyła. Postanowiła, że się powiesi i w końcu wtedy nie ma odwrotu, kiedy jest się samym. Mimo tego, że w jej dawnym opuszczonym domu nadal wisi jej ciało. I opętany duch. Opętany duch? Przechadza się po świecie, podkładając ten plik na każdego laptopa, którego znajdzie. Dobrze, że ja mam stacjonarny. Przynajmniej nie jestem w gronie zagrożenia. Nie, żeby to było prawdziwe. Dlaczego niby Monika jest tak specjalna, żeby dostać ten... natrafić na ten plik? Nie będę komentować nawet ikony tej gry. Jak do tego doszło, że główna bohaterka była postacią w grze? Nie mam pojęcia. Kim była ta czarna postać? I Wojeny...
Jej rodzice umarli w grze. Trzeba się zabić. Wow. Nawet nie umiesz tego zrobić poprawnie. Mogłeś wybrać honorową śmierć i popełnić seppuku, to nie. Marilyn Siu.exe. Izzy to pogodna, ładna 16-latka, która od 1 września zaczęła naukę w liceum. Nie miała problemów z nawiązywaniem nowych znajomości, była lubiana w towarzystwie. Jednak miała jedną wadę. Była uzależniona od internetu. Większość swojego czasu spędzała przed swoim laptopem, przeglądając Facebooka lub grając w gry online. Promienie słońca zapoczątkowały piękny czwartkowy poranek. Dochodziła godzina 7. Budzik dał o sobie znać. Zajęcia w szkole zaczynały się o 8, więc miała dość czasu. Pierwszą czynnością, za którą się zabrała, było sprawdzenie Facebooka, a telefonie. Ech, nic nowego. Rozczarowała się, odłożyła telefon i zajrzała do swojej szafy. Nie mam co na siebie włożyć. Typowa gadka. Mruknęła sama do siebie, zdecydowała się na biały t-shirt i zwykłe dżinsy do kostek. Następnie udała się do toalety, aby zrobić makijaż. Zjadła śniadanie, wzięła torbę i wyszła do szkoły. A ja już się dziwiłem, dlaczego tak prędko się budzi, jeśli ma na 8 lekcję. Zapomniałem, że oczywiście makijażyk. Dzień jak co dzień. Czas w szkole zleciał dość szybko. Wracając ze szkoły, myślami była już w swoim internetowym królestwie. Pierwsze co zrobiła po wejściu do domu, to rzuciła torbę i udała się do pierwszego pokoju. By włączyć laptopa. Rodzice wracali z pracy dopiero o 22:00, więc nie musiała się przejmować, że mama znowu ją opieprzy, że cały dzień siedzi przed komputerem. Znudzona dziewczyna przejrzała Facebooka, po czym ruszyła w poszukiwania w Google'ach jakiejś nowej gry online. Szukała Aź trafila na plik o inspirującej nazwie MarilynSiu.exe. Inspirującej niby z której strony. Obok był przyciak, download, nie wahała się, po 5 sekundach plik był już pobrany. Odpaliła więc nowo pobrany plik, komputer się zwiesił, a szkoda, że nie powiesił, bo ma dosyć bycia uczestnikiem w tej gównianej historii. Poczekała chwilę, jej oczom ukazał się czarny ekran z czerwonym napisem. Welcome dear, I see you. You won't open your eyes anymore. Nie przeraziła się jakoś specjalnie, uznała, że to tylko wstęp do jakiejś kolejnej słabej gierki. Mimo to wcisnęła play. Pojawiło się menu, w którym był tylko jeden wybór. Your end. Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawiła się wykrzywiona, blada twarz. Na twarzy były krwawe blizny. Postać miała białe włosy i czarne jak węgiel oczy. Lizzie aż podskoczyła ze strachu. Białowłasa powiedziała do niej tylko... Marilyn, see you. Jej głos był tak przerażający, że na nastolatce włosy stanęły dęba, przez co może cosplayować Super Saiyanina. Przerażona wyłączyła komputer i próbowała zająć się czymś, by zapomnieć o wydarzeniach z dzisiejszego dnia. Odrobiła lekcję, jednak zrobiło się późno, a z racji tego, że rano szkoła, położyła się spać. Obudziła się o godzinie 2:59. Idealnie minutę przed 3:00. Bo wiadomo, bo wiecie, 3:00 godzina w nocy, demony. W pokoju panowała dziwna atmosfera. Czuła czyjąś wrogą obecność. Że ktoś siedział w mroku na twoim krześle i emanował aurą grozy. Próbowała usnąć, lecz to uczucie nie pozwalało jej na to. Hi dear, it's me, kurwa Mario. Ale tak pani spierdolił. Szept dochodził z kąta pokoju. Nastolatce przez chwilę stanęło serce. Nie miała pojęcia, co zrobić. To miała być tylko niewinna gra. Postać ukazała się przy jej łóżku. Lizzie poczuła jej zimny oddech na szyi, któremu towarzyszył straszny odór z gnilizny. I am coming here for you. Czuła już tylko ból rozcinania jej brzucha. Ostatnie słowa, które usłyszała. You won't open your eyes anymore. Hej, to moja pierwsza historia. Bardzo proszę o wszelką krytykę oraz poprawienie błędów. Opinie oraz serduszka mile widziane. Jeśli chodzi o krytykę, błędy pojawiają się od czasu do czasu. Wow. Główna bohaterka pobrała jak zwykle jakiś podejrzany plik z nie wiadomo jakiej strony i pożałowała. Dziwne, że nie uznała, że też szybkie pobranie to jest jakieś podejrzane.
po tej aplikacji ciężko domyśleć się, czy, że coś jest nie tak, bo w sumie to faktycznie wygląda jak jakiś kiczowy wstęp do jakiejś historii albo do jakiegoś horrorku słabego, ale było szybko zadzwonić po jakiegoś egzorcystę. A teraz jesteś martwa. Jest narracja z trzeciej osoby, czyli jest historia z zagrobu. Jakiś plus. Zostały nam już 3 historie. Decay.exe. Zona, siadam przy komputerze. Nie wiem, w co grać. Wchodzę w internet i zaczynam przeszukiwać ciekawej gry. Poszukiwania ciekawej gry. Portal 2? Przeszłam cały. Outlast? Nie, poczekam z tą grą. Affected? Nope, chyba żebym miała Oculusa. Nagle wyskakuje mi ikonka pobierań. Przecież nic nie ściągałam. Patrzę na pobrany plik. Decay.exe. To nie jakiś wirus lub głupia reklama. Pomimo to go otwieram. Bo jesteś idiotką. A może byś chociaż go na początku przeskanowała. Jakaś aplikacja i pliki gry. Uruchamiam aplikację. Ekran się ściemnił. A na monitorze widać... Chwila. Jeśli były tam pliki, to nie mogło być rozszerzenie .exe. To musiał być zip albo rar. Albo jakikolwiek format kompresji. Uruchamiam aplikację, ekran się ściemnił, a na monitorze widać pokój, owiany był mrokiem. A jedyne źródło światła to leniwie migająca żarówka. W tle słychać szumy. Nagle zobaczyłam na ekranie postać. Nie wiedziałam co, a raczej kto to jest. Sylwetka stała i gapiła się w ekran. Nie, nie w ekran. Na mnie. Prosto w moje oczy. Wow, przełamanie czwartej ściany nastąpiło bardzo szybko. Wyłączam pospiesznie aplikację, a cały plik kasuje. Kładę się spać, więc wciąż czując na sobie wzrok postaci przeszywający całe moje ciało. Wolę, żeby ten wzrok nie przebił cię faktycznie na wylot. Powoli się budzę. Czuję okropny smród zgnilizny. Leniwie podnoszę powieki i widzę swój pokój. Ale coś jest nie tak. Migocząca żarówka wisi prosto nad moją głową. Ona się tu wzięła? Siadam i opieram się o ścianę. Jestem senna i czuję się nieswojo. Która godzina? Patrzę na ekran telefonu. Aktualny czas jest zamazany. To nie jakiś bug. Nagle zamazane cyfry zmieniają się i pokazują godzinę 22:43. Przecież o tej ściągnęła mi się ta idiotyczna aplikacja. To pewnie sen. Pokładam telefon i ogarniam niedziwne uczucie. Jakby ktoś mnie obserwował. Patrzę w kierunku drzwi. Nie, nie może być prawda. W położonym mrokiem korytarzu stoi sylwetka. Identyczna jak ta z tej gry. Patrzy się na mnie. Czuję, jak zaczyna lecieć mi krew z nosa. Krople powoli uderzają pod podłogę. Postać się zbliża. Nie spuszcza mnie z wzroku. Nie wiem, co robić. Nagle czuję ostry ból w klatce piersiowej. Rozpowada się po całym ciele. Czuję już tylko uderzenie głową w podłogę. Szum przepełnia moje uszy. Postać nie spuszcza ze mnie wzroku do końca. Aż w końcu ból ustał. Powieki opadły. Ostatnie, co poczułam, to nasilający się zapach zgnilizny. To moja pierwsza historia, więc jakaś super nie jest. No nie jest super, ten plik sam się pobrał, to jest niemożliwe. Chyba, że byłeś na jakiejś stronie i zaakceptowałaś pobieranie nieświadomie. Dalej, nie przeskanowałaś tego, a mogło być to zawirusowane. I od razu bardzo szybko pojawiło się przełamanie czwartej ściany i nie wiem, jakim cudem zostałaś do tej gry wciągnięta. Wow, jakie to spooky i scary, tylko że nie. No dobrze. To by było na tyle w tym odcinku. Żegnam was. Do następnego.